Od kiedy Yagura pojawił się w Boruto, mimo tego, że tylko na krótką chwilę w retrospekcji, chcieliście strasznie ciekawostki o nim, no więc w końcu się zebrałem, żeby je zrobić. Zapraszam. Yagura oznacza wieże, chodzi tutaj o wieże strażnicze, a jego nazwisko Karatachi znaczy trójlistkowa pomarańcza, znana jako japońska gorzka pomarańcza. Był trzecią postacią, która potrafiła w pełni kontrolować bestie, pozostałe dwie to Hashirama i Madara. Pomimo tego, że zabił bardzo dużo niewinnych osób, to tak naprawdę nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy był zły, ponieważ przez długi czas był manipulowany przez Obito. Był najmłodszym Kage, który kiedykolwiek występował w Naruto. Co ciekawe, był Jinchuriki oraz Kage, a jednak w mandze potrafił używać tylko jednego typu natury – wody. Był jednym z niewielu Jinchuriki, którzy potrafili używać Bijudamy. Znamy tylko dwa przypadki Isobu zapieczętowanego w ludziach. Jest to właśnie Yagura i Rin. Oboje byli bardzo młodzi. Nie wiemy, jak Yagura zginął. Jednak istnieje teoria, że popełnił samobójstwo po tym, jak dowiedział się, że jest kontrolowany. Ponieważ Deidara i Tobi musieli złapać Isobu, a nie samego Yagurę. Wiem, że niektórzy z was chcieli tego typu ciekawostki, więc urodził się 3 kwietnia. Posiadał grupę krwi AB, ważył zaledwie 39 kg, i mierzył tylko 143 cm, co daje nam najniższego Jinchuriki razem z Rin, która miała tyle samo wzrostu. Najciekawszą technikę, jaką nam pokazał zdecydowanie, było Suiton Mizukagami no Jutsu, dzięki której tworzył on duże okrągłe koło z wodą przed atakującymi przeciwnikami. Technika działała jak lustro odzwierciedlające ataki. Jakiej techniki przeciwnik by nie użył, jego lustro zawsze odpierało atak wroga. To już na tyle w tych ciekawostkach, dzięki za cierpliwość, pamiętajcie, żeby zaproponować kolejną postać, trzymajcie się, na razie, cześć!